Słuchajcie, macie piękne drzwi, które są naprawdę piękne. Macie piękne zawiasy w tych drzwiach, które naprawdę się trzymają. Jak tutaj. Naprawdę solidne wykonanie i tak dalej. A powiem szczerze, jak to zwykle bywa, dolny zawias w drzwiach wam się upierdala. I powiem szczerze, te drzwi były kupowane w Leroy. Leroy tak zwanym Leroyu. Yy, powiem Wam tak, że gorszego gówna to ja chyba w życiu nie widziałem. To, ta futryna to jest kurwa z papieru zrobione. To są warstwy papieru sprasowane na kształt futryny, wywiercone, wsadzone. Yy, Kołek mocujący zawias i tyle. Powiem Wam szczerze gorszego gówna to ja nie widziałem. I to chodzi o to mi, że to gówno się rozeszło, jak widzicie na bok. I ja to na, na, skleiłem teraz poksiliną i zobaczę, czy to coś pomoże. Widzicie, po prostu sama masa drzwi spowodowała, że to się rozeszło jak chuj. Ja myślałem, że oni w Lerwa to robią naprawdę dobre drzwi, a to po prostu jest z gówna zrobione, bo muszę kupić następne. Więc ja powiem szczerze, Lerwa, Lerwa to robi w samowicie niesamowicie ludzi. Ja się dziwię, że nikt ich jeszcze nie pozwał za tak robienie na no, odpierdol produktów. Bo powiem szczerze, że ja muszę teraz śrubokręt wtykać w futrynę, żeby docisnąć ten zawias. żeby on się za pomocą poksyliny ścisnął, a powiem szczerze, że i tak wiem, że to gówno da, bo to zaraz się rozpierdoli na nowo. Ale chcę tylko to pokazać Wam, żebyście zobaczyli, że jeżeli chcecie naprawdę dobre drzwi, to lepiej wydać te 10 tysięcy i u stolarza je zamówić niż kupić gotowe gówno. Yy. W i czy Ikei. Bo powiem wam szczerze, jedni i drudzy robią ten sam gównolit, z jednej fabryki wychodzi tak naprawdę. To jest po prostu dla mnie coś nieprawdopodobnego, żeby w dzisiejszych czasach, zobaczcie, gdzie ta futryna aż tu pękła, aż tu się to rozeszło. To jest naprawdę dla mnie chuj. Że powiem szczerze, co za debil to projektował. I żeby na samej krawędzi powiem wam szczerze futryny umieszczać zawias. To dla mnie kurwa chore. Nie wiem, skleiłem to, napchałem tam jak głupi tej poksyliny. Zobaczymy, czy to coś da. Trzymajcie się.